Ludzie, którzy przyjeżdżają na Woodstock, już są traktowani niemal jak oddzielne zjawisko socjologiczne. Jurek Owsiak buduje nam tu nowe społeczeństwo obywatelskie? Jurek Owsiak buduje obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie. Czy ono jest nowe, to ja nie wiem, ale na pewno jest obywatelskie. Na pewno buduje tutaj taką świadomą obecność. Buduje grupę ludzi, którzy oglądają to, co się wokół nich dzieje, słuchają ludzi, wyciągają własne wnioski. W którą stronę pójdą, to myślę, że nawet Jurek nie wie, kim ci ludzie będą za 10, 20 czy 30 lat, ale na pewno będą świadomymi ludźmi. Są bardzo pozytywni, są bardzo świadomi, ale nie wiem, czy do końca politycznie. Rozmawialiśmy z tymi młodymi ludźmi na, nie wiem, 20 osób, z którymi rozmawialiśmy, bodajże jedna wykazała zainteresowanie polityką. Nie chodzą na wybory, twierdzą, że nie są zainteresowani polityką, bo i tak to nic nie zmieni. Ja też mam takie wrażenie. Tak, ja mam wrażenie, że tutaj większość ludzi nie interesuje polityka, za to interesują ich sprawy obywatelskie. Oczywiście interesuje ich muzyka, bo to jest to, co ich przyciąga. Natomiast jest tutaj bardzo wiele osób, które angażują się w jakieś małe, swoje, lokalne rzeczy. Czy to są sprawy społeczne, czy działalność charytatywna, czy na przykład jakieś hobby lokalne. Takich ludzi jest tutaj bardzo, bardzo dużo i to, na tym polega ta świadomość. Polityka, pewnie część z nich z czasem się zainteresuje polityką. Ja myślę, że dopóki nie mają rodzin, dopóki nie szukają pracy, nie płacą podatków, to dopóty ich ta polityka niespecjalnie obchodzi. Ale jestem przekonany, że ponieważ są świadomi, więc z czasem ta polityka do nich przyjdzie sama, czy tego chcą, czy nie. Rozmawialiśmy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem. On powiedział, że być może we wrześniu znowu trzeba będzie wyjść na ulicę w obronie sądów, być może także w obronie mediów. Poseł Pawłowicz przecież to już zapowiedziała. To właśnie będą ci ludzie, którzy też wyjdą na ulicę? Myślę, że jest tutaj dużo ludzi, którzy już brali udział w demonstracjach w obronie sądów i myślę, że tutaj jest dużo przyszłych uczestników demonstracji. Tak, absolutnie. Oni wyjdą w obronie nie polityków, bo właśnie jak sam słusznie zauważyłeś, polityka ich nie specjalnie interesuje, ale wyjdą w obronie mediów, wyjdą w obronie organizacji pozarządowych, wyjdą w obronie społeczeństwa obywatelskiego. Tak myślę, tak.